Podczas wyborów samorządowych 7 kwietnia wybieraliśmy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także radnych gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich. We Wrocławiu wyborcy dostali 3 karty do głosowania i wybierali prezydenta miasta, radnych miejskich i przedstawicieli do sejmików województwa dolnośląskiego. My zapytaliśmy wrocławian, dlaczego głosują i jak chcą zmienić miasto. We Wrocławiu uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych jest ponad 466 tysięcy osób. W niedzielę 7 kwietnia mieszkańcy skorzystali z tej możliwości. Motywacje były różne, ale każdy miał przekonanie, że warto oddać głos. Myślę, że to ważne właśnie w mojej grupie wiekowej, żeby zagłosować, żeby właśnie siebie nawzajem motywować do tego, żeby pójść na wybory, bo moim zdaniem to jest właśnie ważna decyzja do podjęcia, zwłaszcza jeśli chodzi o takie lokalne wybory. Żebyśmy decydowali o tym, co się ma w mieście dziać, co się ma zmienić. Żeby mieć wpływ na zmianę. Mamy takie prawo, to trzeba korzystać. Dlatego, że każdy głos się liczy. Po prostu chcę, żeby to jakoś było to lepiej, nie? W tym Wrocławiu coś się w końcu zacznie dziać, nie? W jakim kraju żyjemy jest obecnie bardzo ważne i lepiej wspierać to, co dobre, a nie to, co było. To jest tak jakby nasz przywilej i powinniśmy tak na to patrzeć i traktować, że możemy mieć jakiś wpływ, przynajmniej tak nam się wydaje, na to, co się będzie działo w mieście. Decydujemy, kto będzie rządził naszym miastem tak naprawdę. No jeżeli nie podejmiemy tej decyzji, no to nie będzie ani placów zabaw, ani zieleni, ani dobrych dróg. Zawsze masz głos do oddania i twój głos też ma się liczy. Dlatego, żeby coś zmienić w tym kraju. Może się uda. Zawsze chodzę na wybory. No, od nas wiele zależy. No, te są dla miejscowych ludzi najistotniejsze. No i to ważne, wszyscy powinni chodzić i potem nie narzekać, że jest coś źle, że nie jest tak jak trzeba. Kto nie głosuje, ten nie decyduje. Po prostu trzeba oddać na swojego kandydata głos i być potrzebny, bo to każdy głos, każdego z nas ma odpowiednią wartość. Pokazały to ostatnie wybory. Tak, bardzo chciałam dodać, że warto zagłosować, ponieważ nie ma kolejek. Jak niezwykle na Jagodnie. Wrocławianie głosowali w 7 okręgach i wybierali 37 radnych w Radzie Miejskiej Wrocławia oraz 8 przedstawicieli sejmiku województwa dolnośląskiego, a także prezydenta miasta. Zapytani, jakiego Wrocławia by chcieli, mówili o zieleni, bezpieczeństwie i przyjaznym mieście. Na pewno zielonego, aktywnego i dużo akcji dla mieszkańców. Wrocław jako Wrocław jest dobry. Myślę, że tutaj lokalnie na Jagodnie potrzebujemy zdecydowanie więcej zieleni i miejsc rekreacyjnych. Każdy chciałby, żeby było mniej korków, żeby było czyste powietrze. No na stare lata chciałbym, żeby to było piękne miasto. Żeby coś się w ogóle w końcu działo. Na pewno otwartego na różne kultury i różnorodność, czyli to trochę, co Wrocław zawsze obiecuje, że jest miastem spotkań, no to żeby był w końcu miastem spotkania. Przede wszystkim spokojnego, dobrze zarządzanego, nieokradanego. Rozwijające się dla młodych ludzi, no i żeby było fajnie. Na pewno zielonego, na pewno przyjaznego i otwartego, takiego przedsiębiorczego. I otwartego dla młodych, tych, którzy chcą się rozwijać. Komunikacja, no słynny tramwaj na Jagodno powinien być w końcu wybudowany. Nie ograniczać życia kierowcom, nie zwężać dróg, tylko dać ludziom wolność w dysponowaniu swoim mieniem, czasem, samochodami, rowerami, kto w tym chce niech jeździ. Myślę, że takiego, gdzie faktycznie wspiera się rozwój, kulturę i równouprawnienie, że tak powiem, a nie bezprawie, łamanie konstytucji i tego typu rzeczy. Dziurno takiego, żeby się tramwaje nie przewracały na skrzyżowaniach, też by było fajnie. Zielonego. Zielonego. I bezpiecznego. Przede wszystkim nowoczesnego, tolerancyjnego, takiego, który idzie cały czas do przodu zamiast cofać się w tył. Żeby po prostu uczyć się na błędach, bo wiadomo, że te błędy też się popełnia i to jest oczywiste, ale żeby po prostu się rozwijać i żeby właśnie też stawiać na młodych, ale też i na osoby starsze i żeby to po prostu było takie zrównoważone. Ponieważ żaden z kandydatów na prezydenta Wrocławia nie uzyskał 50%, 21 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów. Echo 24, Oliwia Stasiak.